Witam Was wszystkich po przerwie. Już są z nami nasi goście. Dorota Dekert, Stowarzyszenie Wiara i Tęcza. Witam Cię. Sebastian Piotrzkowski z Stowarzyszenia Przeciwko Homofobii. I Marcin Jerzyk, Kongres Nowej Prawicy. Witam również serdecznie. Dzień dobry Państwu. Z tej racji, że jesteśmy teraz wszyscy w trójkę, porozmawiamy właśnie na temat praw mniejszości seksualnych, też miejsca i roli osób homoseksualnych w kościele, ponieważ mamy ze sobą przedstawicielkę organizacji, która właśnie skupia takich ludzi. I właśnie ciebie najpierw chciałbym zapytać, kiedy powstała idea tego stowarzyszenia? Czy ono już istniało gdzieś poza granicami Polski, czy w Polsce to się narodziło po raz pierwszy? Tak, istniało już poza granicami lat 60., 70., czyli długo już. Tak, na Zachodzie to było dosyć... To już ma tradycję swoją, natomiast w Polsce były próby wcześniej, jakieś 10 lat temu, organizacja Berit, która zbierała, grupowała, nie wiem, dawała nadzieję ludziom, którzy są osobami homoseksualnymi, a jednocześnie wierzącymi. To jest taka mniejszość wśród mniejszości. Także ta grupa się rozpadła jakieś 7 lat temu, ona trwała, istniała dosyć krótko. No i jakiś rok temu powstała Wiara i Tęcza. Rozumiem, ale w Poznaniu czy... Nie, to jest ogólnopolska. Dobrze, to w takim razie ja bym chciał tu też zahaczyć może trochę o prawa mniejszości, ale też o prawa kobiet, ponieważ w niedzielę była głośna manifa w Warszawie pod właśnie hasłem odciąć pępowinę od kościoła, od pieniędzy kościoła. I właśnie teraz może przedstawiciela Nowej Prawicy chciałbym zapytać, jak wy widzicie miejsce i rolę, jak chcecie, jak państwo, jak społeczeństwo powinno traktować osoby z mniejszości seksualnych i jak te relacje powinny zachodzić, czy zgodzilibyście się na jakieś regulacje prawne w tej materii? Ja może na początek pozwolę sobie na takie małe podkreślenie i małą dygresję, acz według mnie dosyć istotną. To znaczy ja rozumiem, że zostałem zaproszony w charakterze adwersarza moich szanownych rozmówców, natomiast ja się osobiście w takiej roli nie czuję, tak? To takie, myślę, istotne podkreślenie na początek. Natomiast ta dygresja. Niegdyś funkcjonował taki dobry obyczaj, że w życiu każdego człowieka istnieją pewne sfery, w tym sfera intymna, które to nie podlegają ocenie czy też komentarzowi publicznemu. I ja jako przedstawiciel prawicy myślę, że to jest dobry obyczaj i według mnie to w ogóle nie jest dobre pytanie do polityka, dlatego że według mnie te kwestie, jeżeli w ogóle pojawiają się w programie politycznym jakiegokolwiek ugrupowania, to wynika to tylko i wyłącznie z tego, że to jest działanie czysto populistyczne i wymierzone tylko i wyłącznie... Czyli chcą pozyskać głosy takich wyborców, to jest po prostu słupek procentowy. W ogóle moim zdaniem tutaj, jeżeli jakakolwiek oś konfliktu między nami istnieje, to ona nie przebiega na płaszczyźnie mniejszość seksualna czy większość heteroseksualna, tylko bardziej na linii historycznej, czyli lewica, prawica. Ja państwa nie znam, więc z góry przepraszam za jakieś generalizowanie. Natomiast nie mówię tutaj w ogóle o mniejszości seksualnej, a o mniejszościach homoseksualnych, które są aktywne politycznie. Tak? Jednak te środowiska są w dużej mierze zawłaszczone przez ideologię lewicową i moim zdaniem na tej przestrzeni ten konflikt przebiega. Natomiast jeśli o mnie chodzi, nie ma najmniejszych przeszkód. Nie tylko uprzedzeń, ale jakichkolwiek przeszkód, aby te osoby posiadały identyczne prawa, podkreślam prawa, bo czym innym są prawa, a czym innym są przywileje. I to uważam, że to jest jedyne stanowisko, czyli jakie... Czyli jakby regulacji ze strony państwa, ale też... Zgadza się. To jest generalnie nasze podejście, że jak najmniej regulacji prawnych, które wnikają w sferę intymną człowieka. Dobrze. Rozumiem, że pan osobiście takich właśnie uprzedzeń i jakichś tutaj animozji nie ma. Tylko, że na przykład wchodząc na waszą stronę internetową, waszej partii i w... Główne postulaty, jeśli chodzi o gospodarkę, to potem porozmawiamy w drugiej części programu, a sprawy natury prawnej i obyczajowej. W punkcie 9 macie taki postulat, że zamierzacie blokować ustawy instytucjonalizujące konkubinaty i związki homosiów oraz ułatwiających adopcję dzieci przez takie związki. Przyznam szczerze, że jak to przeczytałem na głównej stronie i wyraz homosie, no...
Nie stoi raczej partii, która chce, nie wiem, ubiega powiem, się o. Powiem panu w ten sposób. Ja akurat reprezentuję troszeczkę inne skrzydła. Tak? No jak w każdej partii politycznej są różne skrzydła, tak? I ja akurat uważam, że jest to rzeczywiście język, który nie do końca przystoi politykowi. To może można tam komuś powiedzieć, żeby jednak zmienić zdanie. Wie pan co, ja jestem tylko lokalnym działaczem, tak? Rozumiem, ale tak. Próbuję tutaj dotrzeć do Jasne, państwa. No, dlatego też, no, wie pan, mi jest trudno ponosić odpowiedzialność za słowa każdego członka partii, tak? Dobrze, czyli teraz do was wrócę. Czyli jeśli taka koncepcja, może do ciebie, Sebastian, teraz. Taka koncepcja by ci odpowiadała, że państwo nie wtrąca się do życia... Nie ma problemu, jak najbardziej nie ma problemu. Likwidujemy urząd stanu cywilnego, likwidujemy małżeństwo heteroseksualne, nie ma instytucji małżeństwa, likwidujemy wszystko, co wkracza w sferę osobistą, intymną każdego człowieka, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Spoko. Rozumiem, ale wy macie trochę podobny postulat, tak, żeby te małżeństwa... Ja nie widzę problemu, tak? To znaczy, jeżeli są dwie osoby, które chcą zawrzeć umowę cywilnoprawną, bo tak trzeba to określić, ja tutaj, ja mówię za siebie, tak? Ja osobiście nie widzę najmniejszego problemu, bo ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, o regulacje na przykład kwestii spadkowych, tak? Czy na przykład kwestii związanych, nie wiem, ze stanem zdrowia partnera, tak? W moim przekonaniu, przepraszam, tylko dokończę to zdanie, w moim przekonaniu obecna sytuacja prawna też pozwalałaby na wykorzystanie tych regulacji, natomiast ja osobiście nie widzę przeszkód, ale mówię to tylko na bazie praw, a jednak tutaj zdecydowanie muszę powiedzieć, że żadnych przywilejów z tym związanych nie powinno być. Rozumiem. Ale też niezgodne z polską konstytucją, bo jesteśmy według niej wszyscy równi. Jeśli mamy przywileje dla pewnych grup... No a to też pewnie... Pewnych grup, które wynikają z podziału seksualności, tak? To w takim razie, jeśli one mają przywileje, to dla innych grup, które ich nie mają i państwo nie chce im przyznać, to jest to jawna dyskryminacja. Tak, tylko wie pan, państwo jest zobowiązane do tego, żeby prowadzić pewną politykę, także politykę demograficzną. Mhm. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda przyrost naturalny w Polsce. I państwo jest zobligowane do tego, aby prowadzić aktywną politykę prorodzinną. I stąd te przywileje, tak? To jest według mnie jest to czynnik, który konsoliduje każde państwo, tak? To jest coś, co funkcjonuje jako rozwiązanie prawne w każdym państwie. Po prostu państwo jest zobowiązane do tego, żeby postawić na dzietność, krótko mówiąc, tak? To pani Dorota, tak? Ktoś chciała dodać? Tak, no, jakoś nie przekonuje mnie to z bardzo prostego powodu. Mianowicie pary homoseksualne też mają dzieci. Może to ktoś nie zauważać, chcieć nie zauważać, ale to jest fakt oczywisty i należałoby to bardzo wyraźnie podkreślić, że w momencie, kiedy nie ma pewnych regulacji, to jakby dzieci są pozbawione, czy drugi rodzic, partner, tak, który dwie kobiety, dwóch mężczyzn wychowują wspólnie dziecko i w tym momencie jedna z osób, tak, wychowująca, powiedzmy szczerze, daje pieniądze, tak, bierze udział aktywny w wychowaniu, tak, czyli przekazywaniu też pewnych wartości i ta osoba nie ma żadnych praw do tego dziecka i nie ma żadnych uregulowań, które by to wyjaśniły. W związku z tym mówienie o przyroście demograficznym, wykluczając osoby homoseksualne, jest po prostu trochę, nie chcę powiedzieć strzałem w kolano, bo tego nie będzie jakiegoś olbrzymiego przyrostu, tak? Ale jeżeli by zrobić te regulacje prawne, które się tym osobom homoseksualnym, nam, mnie się też należą, to w tym momencie jakby pojawi się na pewno więcej dzieci. I które i tak są, tylko że w tym momencie jakby dla dobra dziecka powinny być pewne uregulowania, aby ten druga osoba, no chcę nazwać to rodzicem, bo w jakiś sposób jest to ważna postać dla dziecka, ta druga. Myślę, że właśnie tutaj jakbyśmy próbowali znaleźć jakiś wspólny mianownik, to właśnie to dobro dziecko, jeśli już takie pary homoseksualne mają, na przykład z poprzedniego małżeństwa dziecko, to jakoś uregulować, żeby to dziecko nie ucierpiało, tak? Jeśli mogę, jest trudno wygłaszać jakieś deklaratywne sądy na temat projektów ustaw, które de facto nie istnieją. Ja wiem, że za poprzedniej kadencji Sejmu był jakiś projekt, ale on był niestety... Proszę, raz Platforma zapowiada po połowie marca. Słyszymy o dosyć od dawna, tak? I nie tylko ze strony Platformy. Według mnie tamten projekt był słaby, ale nie ideologicznie. Tam było bardzo dużo błędów prawnych, między innymi dotyczących tej sytuacji, o której pani wspomniała. Ta sprawa nie była tam w żaden sposób prawnie uregulowana. W związku z tym trudno jest mi wypowiadać na temat projektu, który tak naprawdę nie istnieje. Tak? Zaraz jeszcze do tej dyskusji wrócimy, ponieważ już jest pan Krzysztof Bosak i zaraz będzie naszym gościem, chociaż na parę minut. Ale jeszcze taką tutaj ciekawą sprawę poruszyliście na bazie konstytucji i chciałbym tylko na chwilę do tego wrócić, bo tutaj Sebastian mówiłeś, że właśnie wszyscy są równi, tak? Ale właśnie też w konstytucji jest zapisane, że rodzina
jest tą, teraz dosłownie tego nie przytoczę, to przeinaczę trochę te słowa. To związek mężczyzny i kobiety. To znaczy, nawet nie chciałem na to zwrócić uwagę, ale że konstytucja jest jakby, rodzina jest jakby tą komórką taką podstawową społeczeństwa. Przez to, że dzięki rodzinie mamy dzieci i cały system emerytalny, dużo można było mówić, funkcjonuje, no przez to ta rodzina ma różne przywileje, ale też z drugiej strony możemy spojrzeć na pary homoseksualne, na osoby homoseksualne, które powinny mieć jakieś prawa. No właśnie, może właśnie ta ale umowa cywilnoprawna, ja mówię prawa jak najbardziej, żeby normalnie żyć, ale takich przywilejów jak rodzina, z tej racji, że raczej dzieci nie mają, chyba że wychodzi nie to będzie kobietą, a kobieta mężczyzną, pewnie. I to jest jakby zrozumiałe, tak? Więc nie zrównamy nigdy tej sytuacji małżeństw czy związków heteroseksualnych, nigdy nie da, to by było sztuczne, zrównać przywileje czy prawa ale czy w takim razie nie możemy dać dwóm mężczyzn do wychowania dziecka? Bo są gorsi? Czy może dlatego, że są dwojgiem mężczyzn? Czy może dlatego, żeby lepiej to dziecko było w domu dziecka? A wie pan co, to nie chodzi o to, czy... Ale, się pytam, tak? Bo mówimy o przywilejach. Czy przywilejem mężczyzny i kobiety jest to tylko, że są mężczyzną i kobietą? Nie, jest to, że tworzą rodzinę i mogą mieć dzieci. A jeśli nie mogą? Jeżeli nie mogą, no to... To nadal mają przywileje? Przywileje jako rodzina, no tak, oczywiście, że tak. Mimo tego, że dzieci mieć nie mogą? Tak. Okay. Czyli nie pary homoseksualne, które mają dzieci dlatego, ale że są parami homoseksualnymi, też nie będą mieć przywilej, pomimo tego, że mają dzieci. No to jest trochę bez sensu. Moim zdaniem bez sensu. Dlatego, że tu chodzi o dobro dziecka. Tak? Tak, chodzi oczywiście. O to, żeby był wyż demograficzny, czyli jeżeli para ma dziecko, tak, z jakiegoś, nie wiem, czy to jest sztuczne zapłodnienie, czy to jest jakiś partner, związku, tak? Czy poprzedniego związku, są różne możliwości, to w tym momencie jest dziecko, mamy wyż, ale niestety nie mamy przywileju. A czy nowa prawica właśnie zgodziłaby się na jakiej, jeśli no, są takie rodziny, w których wychowują się dzieci i mają dwie mamy albo dwóch ojców, dalibyście jakieś dodatkowe, jakąś politykę, no w cudzysłowie, no może źle powiem, że w cudzysłowie, ale jakąś politykę prorodzinną byście stworzyli dla takich też par, żeby mogły wychowywać dzieci prawie jak rodziny? Tak, jak mówię, trudno jest mi w tym momencie deklaratywnie powiedzieć tak czy nie, dlatego że taki zapisy, projekt, tak? Tak, bo to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, która zdecydowanie zmienia w ogóle dyskurs publiczny, tak? W związku z tym no, trudno mi jest w tym momencie zdecydowanie powiedzieć tak czy nie, natomiast zapis konstytucyjny odnośnie tego, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, w moim przekonaniu musi pozostać. To ostatnie pytanie przed przerwą dla was. Zgadza się z tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, tak? Nie chcecie tutaj zmiany nazwy. Jeżeli chodzi o zmianę nazwy, to absolutnie niech pozostanie, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. A oprócz tego mogłyby być związki partnerskie, no... Tak, partnerskie. I tutaj jest zgoda między nami, dobrze, tak? Czyli na tym konsensusie na razie skończymy. Krótka przerwa, za chwilę Krzysztof Bosak, a do naszych gości wrócimy za dosłownie 10 minut, myślę, więc drodzy słuchacze, zostańcie z nami. A teraz wracam do Marcina Jerzyka z Kongresu Nowej Prawicy i krótko niestety, ale muszę zapytać o pakt fiskalny. Jakie jest stanowisko Kongresu Nowej Prawicy? Stanowisko jest proste i krótkie. No, jesteśmy oczywiście przeciwni takiemu rozwiązaniu z bardzo prostej przyczyny. Już w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wtedy mówiono wiele o traktacie nicejskim. Później pojawił się traktat lizboński, który już w tamtym momencie przekazał część suwerenności Polski i wszystkich krajów, które ratyfikowały ten traktat, do Brukseli. W tym momencie ten traktat fiskalny, tak krótko umownie go nazywając, czyli ta umowa międzynarodowa pomiędzy 25 krajami, przekazuje kolejne elementy suwerenności, czyli między innymi kontrolę nad budżetem kraju, również do Brukseli. Natomiast my nie otrzymujemy de facto nic w zamian, ponieważ jako kraj spoza strefy euro nawet nie mamy prawa głosu na wszystkich spotkaniach, które dotyczą właśnie strefy może euro. Jednak dostajemy coś niewymiernego teraz, ale na przykład tą gwarancję, my zresztą mamy już zapisy o niezadłużaniu się nadmiernym w konstytucji. Inne kraje tego nie mają i przez to Grecja jest w sytuacji, jakiej jest, a przez to może, że inne kraje będą zmuszone do dyscyplinowania swoich budżetów, my jako połączony organizm Unii Europejskiej, Polska, będziemy bezpieczniejsi na przyszłość. Może to jest wie pan, ale jakiś plus. Grecja, Hiszpania i te kraje generalnie południa Europy, to jest troszeczkę inny problem. Oczywiście to jest problem,
ale to jest problem, który powstał w momencie, kiedy powstawała strefa euro. To znaczy do strefy euro weszły kraje, które były na nierównym poziomie gospodarczym, tak to krótko nazwę. I ta dysproporcja wyszła bardzo szybko. I podpisanie paktu fiskalnego nie tylko nie rozwiąże tego problemu, ale powoduje, że kolejne kraje mogą wpaść w taką samą spiralę, w jaką wpadła Grecja czy Hiszpania. My dajemy w tym momencie gwarancję dla Greków chociażby, tak, a nie otrzymujemy w zamian zupełnie nic. To nie leży w szeroko pojętym interesie naszego państwa. To rozumieją chociażby Czesi, tak, którzy są krajem iluśkrotnie mniejszym od Polski, ale prowadzą swoją własną politykę międzynarodową, czego niestety brakuje zdecydowanie w Polsce. I wiem, że nie odpowiada pan za słowa swojego szefa, ale tutaj przytoczę, że w Poznaniu właśnie oglądałem, nie byłem na spotkaniu, oglądałem filmik zamieszczony u państwa na stronie, takie słowa, że PO, Platforma w kampanii wyborczej obiecała, że wyżebrze 300 miliardów euro, że jesteśmy narodem żebraków. No są to takie słowa, które mnie wzburzają, powiem osobiście, jeśli mogę tu swoje zdanie wtrącić. Prezes Korwin-Mikke ma dosyć barwny język. Przez to przebija się do mediów, to trzeba mu oddać, ale no... Zgadza się, tak? Więc jak pan zdaje sobie sprawę, w każdej partii są różne frakcje i jest frakcja, która charakteryzuje się tym barwniejszym językiem. Ja jednak staram się go troszeczkę złagodzić i być bliżej tej realnej polityki. Nie chcę tutaj pana dobijać tym językiem, ale na przykład w Radiu Wnet na temat, ma tam swój taki krótki jakby felieton i na temat tego wypadku pod Szczekocinami kolejowego wręcz oburza się na polityków i mówią, że tak, to politycy powinni co tydzień jeździć w weekendy na drogi do każdego wypadku, a tak to jak trupy w jednym miejscu się zleciały jak sępy, bo to lepiej pokazać i że jak sępy zleciały się na padlinę. Ja mogę tylko powtórzyć, że ja chciałbym być odpowiedzialny tylko i wyłącznie za słowa, które wypowiadam. Jeżeli jakieś tego typu słowo padnie kiedykolwiek z moich ust, zapewniam, że nie, to wtedy może pan mnie zaprosić i będę się z tego tłumaczył. Dobrze, rozumiem. To już ostatnie dwa pytania na temat gospodarki, spraw gospodarczych kraju. Chcecie ograniczyć ilość koncesji i pozwoleń krępujących gospodarkę. Macie w swoim planie, czyli pochwalacie plan ministra Gowina, tak? Zdecydowanie tak. Ale na wszystkie zawody, również prawników, lekarzy? Czy tylko na takie absurdalne, jak na przykład tam grzybiarz, czy coś tam takiego śmiesznego? Wie pan co, w Polsce w tym momencie jest około 400 koncesji na zawody. Ja nie chciałbym się ponownie wypowiadać o szczegółach, natomiast podejrzewam, że taka koncesja była wymagana dla nie więcej niż 5-6 zawodów. Zdecydowanie popieramy działania ministra Gowina. Bardzo się cieszę, że pan minister Gowin znalazł się w rządzie premiera Tuska. Już po kilku miesiącach działalności bardzo to plusuje. Ja nie mam problemów z tym, żeby chwalić rząd w momencie, kiedy podejmuje słuszne decyzje. Mam tylko nadzieję, że ministrowi Gowinowi nie zabraknie determinacji, że uda mu się tę reformę rzeczywiście przeprowadzić do końca i będzie to faktyczna. Co może być problemem, bo wiemy, że taksówkarzy już zapowiedzieli, że mogą protestować. To jest bardzo dobry przykład, bo zazwyczaj taksówkarzy się widzi jako osoby, które są bardzo związane z przedsiębiorczością, a w momencie, kiedy ten wolny rynek wchodzi na ich sektor działalności, to zaczynają protestować. Rozumiem. I jeszcze takie jedno, co znalazłem w wypowiedzi pana Korwin-Mikkego, taka chyba coś niedokładnie powiedział, ponieważ jeśli chodzi o przedsiębiorczość Polaków, mówisz, że subwencje łamią kręgosłup tym przedsiębiorcom, ponieważ wtedy państwo daje coś za darmo, ale przecież nie daje, to jest tylko na rozruszenie, że tak powiem, interesu. To jest jakaś... Ale to jest jednak ingerencja w wolny rynek, tak? W momencie, kiedy jedno przedsiębiorstwo otrzymuje subwencję, a drugie nie, jest to zdecydowana ingerencja w wolny rynek. My jesteśmy na stanowisku, że najlepiej, aby państwo jak najmniej, a idealnie byłoby, żeby wcale nie ingerowało w rozwój przedsiębiorstw. Czyli tak jak w programie pisaliście, że państwo powinno zajmować się silnym wojskiem, policją, takimi sprawami, a gospodarka... Zgadza się, jesteśmy zwolennikami tak zwanego państwa minimalnego, czyli minarchizmu. Rozumiem. Bardzo ciekawa dyskusja, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli ją rozwinąć. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Naszym gościem był Kongres Nowej Prawicy, a zaraz przegląd prasy Mateusza Kieliszewskiego. Przejrzymy najciekawsze artykuły z najnowszych gazet. Zapraszam was po przerwie krótkiej muzycznej. Dziękuję.